Popatrz, to co ostatnio rozmawialiśmy, co spodziewam się, że ten cały układ można zmieścić w obudowie takiego zwykłego pendrive'a USB na temat miniaturyzacji. Więc tak, to jest ten układ mikrokontrolera z 40 wyprowadzeniami, które mają taki odstęp 2,5 mm, który ja jeszcze jestem w stanie w miarę swobodnie lutować. No i tak, z ciekawostek. Dzisiaj przyszły mi układy scalone do nowego układu 16-bitowych przetworników analogowo-cyfrowych. No i on już jest w takiej dość małej obudowie, ale powiedziałbym, z rozstawem nóżek średnim, jak na dzisiejsze czasy. No i takie coś ręcznie lutować, no to prawie jak słoń do mrówki. No ale jakoś to da radę zrobić. Mam na przykład takie przejściowe płyteczki o dużo mniejszym rozstawie. Tu jest ten rozstaw 2,5 mm nóżek, taki jak dawniej był jeszcze do ręcznego lutowania, to już do układów scalonych o mniejszym rozstawie, taka przejściówka. No, do tej płyteczki przejściowej, tutaj ten układ scalony, to on ma dużo gęstsze te nóżki niż te ścieżki. Ok, a po drugiej stronie z kolei tej płyteczki mam ścieżki pod układ scalony w rozstawie gęstszym. No i okazuje się, że tu ten rozstaw jest dużo gęstszy niż tego, co ja mam, że popatrz, tak. Tu na przykład ta środkowa nóżka, jak jest na ścieżce, no to już ta następna nóżka wypada między drugą a trzecią ścieżką. Czyli rozstaw tych ścieżek jest dużo gęstszy niż tego, a są jeszcze gęstsze w tych iPhone'ach, w tych innych mikroprocesorach obecnych. Więc no, na podstawie tego dobrze sobie można wyobrazić, że taki układ, jak się odpowiednio małe części znajdzie, no to w pendrive'ie powinien się zmieścić spokojnie. No a ja teraz mam wyzwanie, co tu zrobić z tym. No i chyba zrobię tak, że tutaj drugą ścieżkę z tej strony tak jakoś wyskrobię. No i wtedy tak. Środkowa nóżka się podczepi pod tę ścieżkę, tej ścieżki nie będzie, a ta trzecia nóżka załapie się na tę. No i tak da radę później jakoś z tym układem scalonym przetwornika. To jest bardzo zaawansowana rzecz. Tam w środku jest 16-bitowy przetwornik, 16 bitów, to jest 2 do tam do 16 rozdzielczość. Bardzo, bardzo dokładny. Ma to w sobie układ tam adresowania, układ przesyłania danych szeregowo do porozumiewania się z mikroprocesorem ma bardzo precyzyjne źródło napięcia odniesienia, jeśli zastosować to jako woltomierz. No i tak to wygląda we współczesnej elektronice. Należałoby określić tu trochę poprzedniej epoki już, a ten układ scalony, no to już jest trzy epoki do tyłu, tak.